Jak ja nienawidzę dzisiaj dzieci. Drogie dzieci, to jest, zdaje się, ostatni dzień szkoły, prawda? No to przygotowaliśmy my dorośli, my ojcowie w Dniu Ojca, fantastyczną pogodę dla was. No to już pokaż jeszcze raz, proszę, co te dzieci dzisiaj czeka. W Warszawie to wygląda właśnie tak doskonale, ale zdaję sobie sprawę, że może są takie miejsca w Polsce albo na świecie, gdzie słońce i upał wygrywa. Z nami jest człowiek z Krakowa, Konrad Kurski. Dzień dobry. Dzieci lubią deszcz. Moja córka, jak jest taka pogoda, to czuje się jak ryba w wodzie. Kalosze, wychodzimy. To my dostajemy gorączki. A, gorączki. To ładny eufemizm. Idealny. Ludzie z Krakowa mają zwykle jednak to pod palcem po prostu coś takiego. Szanuję, szczególnie pisarze z Krakowa. Szanuję naszych widzów. Dlatego powściągam język. Dobrze. Będziesz miał dzisiaj okazję, którą do tej pory w tym programie miała tylko Arlena Witt, ponieważ czasami robimy sobie małą przerwę i prowadzący też musi odpocząć, więc ja zapomniałem przez to, że się spieszyłem na spotkanie z tobą gazet i zaraz je sobie zabiorę w umówionym kiosku, ale wiesz co, pomyślałem sobie, że skoro jesteś z nami, a ty jesteś facetem, który tak próbuje zdobywać nowe media, poza tym, że pisze książki, to może byśmy zrobili wspólnie jakąś przepiękną, wakacyjną prognozę pogody. Panie Mateusz, dajmy mu szansę. Chcesz, żebym był pogodynką? Tak, proszę. Czuj dobry się jak Boże. Tomasz Zubilewicz. Dobry Boże. Daj sekundę. O, to okej, to jest, widzę temperaturę. Świetnie wyszło! Brawo! To już? Jezusie. Więc sporo deszczu, jak sami widzicie. Temperatury pospadały, 23 w Warszawie, 21 w Suwałkach. Zaraz zobaczysz. O, widzisz? Prawie wszędzie. Tylko Katowice, Łódź, Gdańsk, Suwałki, ewentualnie z drobnym słońcem, a poza tym będzie lało. I będzie się chłodziło, 17 w Szczecinie, 19 w Bydgoszczy, tak samo w Poznaniu. A szukaliśmy Państwo, mojego następcy, ale jak ty pogody nie potrafisz zrobić... Jarosław Kuźniar patrzy na mapę, gdzie deszcz jest tylko w Warszawie i mówi wszędzie deszcz. No jeszcze raz, zobacz, poczekaj, znikną temperatury. Uwaga, 3-4, ciach. I co? Warszawa. Zakopane. I... Rzeszów. Ach. Białystok. W Krakowie jest słońce. Czy jest szansa, żeby jeszcze zmienić gościa? Na kogoś bardziej kumatego? Spotkaliśmy się z Konradem, dlatego że jest jednym z młodych autorów, który ostatnio porwał się na książkę Halo Tato. Tam jest dużo historii, które nie zawsze są zabawne i nie zawsze są śmieszne, bo takie jest życie. I będzie okazja o tym pogadać. Natomiast mamy, myślę, jako ojciec i ojciec i przyszły ojciec, taką prośbę do widzów naszych, że jeżeli chcielibyście się dzisiaj wyjątkowo mocniej niż zwykle dołączyć do naszej rozmowy, może dziewczyny zostawiamy na razie na boku, a sami faceci ojcowie chcieliby się dołączyć i skomentować to, o czym będziemy rozmawiali, albo opowiedzieć nam to, jak wasze ojcowskie życie wygląda, dajcie znak, sygnał, wystarczy hashtag. Onet rano. Brawo. Czyli natomiast już zostaje, tak? Chcielibyśmy jednak dać sobie też taki miły, mały prezent. Zobaczcie, jak wygląda ojcostwo w 100 sekund. Potrafią być ojcowie dzisiaj. Potrafią, chociaż myślę, że fajni ojcowie to wciąż mniejszość, a chociaż to się zmienia i mamy dobry klimat dla dobrego ojcostwa, takiego ojcostwa obecnego, które jest naprawdę, a nie tylko na Instagramie. Oj tak, rzeczywiście. Myśmy ostatnio rozmawiali z Dorotą Schwarz, która tak sobie pomyślała, patrząc na place zabaw, że trochę tych ojców się... Autorką świetnej książki. Tak, kolejny level ojcostwa. O tym, że dzisiaj tych ojców na ulicach... akurat jedziemy przez miasteczko Wilanów, gdzie to jest dosyć popularne. Magdaleną Schwarz, przepraszam. Mhm. I że jest ich coraz więcej, że oni są coraz bardziej otwarci na to, że czasem zmiana pieluch to nie jest nic wstydliwego. Niby oczywista rzecz.
a niby oczywista rzecz, a z drugiej strony, jak mówimy o tych ojcach na placach zabaw, to jeśli oni tam są i są naprawdę ze swoimi dziećmi, super. A wszystkie możliwe badania pokazują, że dzieci, które mają ojców obecnych i zaangażowanych, a w dorosłym życiu lepiej sobie radzą. Mniej się boją, mają lepsze wyniki w szkole, a łatwiej im się odnaleźć na rynku pracy. Ale co, bo ojciec jest, ta surowość ojca teoretyczna tak się przekłada na ich życiowość? Obecność, po prostu. Czy jest ktoś, jest jakiś mężczyzna w moim życiu, który mnie akceptuje, kocha i dla niego jestem ważny, ważna, a nie na poziomie deklaracji, bo możemy mówić dzieciom wszystko, ale one tego obserwują i to doświadczają. A Rety, taka niepodszyta seksualnie bliskość, czyli to, jak mężczyźni się przytulają do siebie. Ja do swojego ojca lubię się dzisiaj przytulić, na do widzenia i to jest okej. Jeszcze 15 lat temu to było dziwne. Od razu widzielibyśmy w tym coś niestosownego. A okazuje się, że dziecko nieprzytulane, niedotykane, ma trwałe zmiany w mózgu, jeśli nie jest przytulane, kiedy się rodzi i dorasta. Mózg przechodzi z trybu rozwijam się w tryb chcę tylko przetrwać. No a później mamy to, co mamy, jeśli dorastają ludzie, którzy chcą tylko przetrwać, a nie chcą tworzyć tej rzeczywistości piękniejszej. Ale co się takiego zmieniło, że się zmieniło? To znaczy kobiety więcej pozwalają, sami faceci sobie na więcej pozwalają? Jak to jest? Emancypacja kobiet raz, że w pewnym momencie panie powiedziały stop, my chcemy robić inne rzeczy niż być tylko mamami, a żeby to było możliwe bez straty dla dziecka, to potrzebna jest druga strona, która stworzy tej kobiecie przestrzeń na to, żeby mogła żyć normalnie w tym sensie, że iść do pracy albo spotkać się z przyjaciółmi, kiedy ma na to potrzebę, co nie wszystkie kobiety przyjmują dobrze, bo mamy do czynienia z takim matczynym szowinizmem, wiem, że to strasznie brzmi, czyli jestem królową w swoim domu i pojawia się mężczyzna, który mówi, ja też chcę, ale ten mężczyzna jest tam tylko z doskoku, nie traci pracy, pozycji zawodowej, swojej sytuacji społecznej, towarzyskiej i dodatkowo chce być dobrym tatą. Kobieta, która zostaje w domu i która ma tylko ten dom, mówi, panowie, stop, czy chociaż tego nam nie odbierajcie. Mhm. Dlatego partnerstwo, takie mądre partnerstwo jest ważne. I to, że dziecko, jeśli jest ojciec zaangażowany, to wtedy dziecko nie musi być dla mamy całym światem. Co jest super. W mojej książce Jarek Szulski mówi o tym, że jeśli dla rodziców dziecko jest całym światem, to będą pierwszymi rodzicami, którzy usłyszą, zniszczyliście mi życie. No bo... Ale jak nie być całym światem dla dziecka, kurde? No proszę Cię, czy gdybyś się nie realizował zawodowo, nie jeździł lexusem po Warszawie zawodowo, daj co spokój. Rano... Jak można się realizować zawodowo jako kierowca taksówki? Fajnej taksówki, no. My będziemy to sprzedawać zaraz na koniec sezonu. Ciekawe gości. Poza dziś. Znaczy przynajmniej udźwigniesz. Gdybyś się nie realizował zawodowo, to nie byłbyś w stanie być dobrym tatą. Ten balans jest potrzebny. Na pewnym etapie byłbyś sfrustrowany i miałbyś takie poczucie, że to przez dziecko. Mhm. Poza tym, jeśli dziecko jest całym światem i trochę my realizujemy się tylko i wyłącznie jako rodzice, no to bardzo trudno potem to dziecko wypuścić. No i nie ma nic gorszego niż dorosły, który wciąż jest dzieckiem, którego nie stać na swoją własną autonomię, na swoje decyzje, na taką odwagę w życiu. A to tak się dzieje, kiedy my dzieciom nie pozwalamy żyć i być sobą. Mhm. No, więc ile ma twoja córka lat? 4-5? 4,5. No to jestem przekonany, że ona już zaczyna mieć swoje życie, takie, które jest tylko jej. Oj tak. No właśnie. Przepraszałeś już w przedszkolu za córkę? Nie, ale Jezu, teraz mamy... Wczoraj i przedwczoraj, przepraszam. Mamy lokalny skandal, bo zdecydowaliśmy się, że podczas lekcji religii, zajęć religii nasza córka będzie w sali obok z inną grupą. Która co robi? Która nie ma w tym czasie religii. Jak możesz nie dawać dziecku religii w kraju, który nazywa się Polska? Polska. Wiesz co, jesteśmy Polska. W tej komfortowej sytuacji, że moja żona jest teolożką. Tak. I wie, że są inne religie niż chrześcijaństwo, to super. Wie, to wiemy oboje. Natomiast na tym etapie to, co my chcemy jej przekazać na poziomie pewnych wartości, które są no, nie tylko chrześcijańskie, ale uniwersalne, takie też są. Tak. A możemy to zrobić w domu, a niekoniecznie w takiej narracji, z którą dzieciaki spotykają się, nie tylko w tym przedszkolu, bo no tak. To przedszkole jest świetne, tylko w ogóle.
No i ja nie ukrywam, że spotyka się to z pewnym zdziwieniem. Swoją drogą zobacz. Ale ja się nie dziwię, jesteśmy w Polsce, no to ja też bym się dziwił, że ktoś nie posyła dziecka na religię. Polska nie jest taka zła, jaka ty czasem byś chciał, żeby mieć praktyczne narzekanie. Ale nie, chodzi mi o to, że zobacz, twoja córka ma 2,5? 3,5. 3,5, tak. Dziecko 3,5-letnie słyszy od jakiegoś dziwnego księdza lub innego katechety, wiesz, jakieś... To potrzeba do tego osobnego podejścia. Nie mam poczucia, żeby katecheci, może czasem bardziej, ale księża w Polsce byli przygotowani do tego, żeby 3,5-letniemu dziecku opowiadać o religii po prostu. To też się zmienia, natomiast myślę sobie, że bardzo często zawód nauczyciela w ogóle, a nie tylko zawód katechety, niestety jest grupa ludzi wyjątkowych. Jarek Szulski, o którym już powiedziałem, który nie jest ojcem, ale jest bohaterem mojej książki, bo jest wybitnym pedagogiem, który właśnie daje dzieciom przestrzeń na to, żeby żyły swoim życiem i na przykład same zorganizowały wycieczkę, jak to się kończy tym, że nie ogarną noclegu i muszą przespać się na dworcu gdzieś w górach, to on im to umożliwia. Natomiast wracając do sytuacji, to przez to, że ten system tak funkcjonuje, że to jest to zawód, gdzie zarobki są małe, gdzie nie mamy takiej kultury, rodzice nie mają kultury współpracy z nauczycielami, tylko stawiania wymagań, no to tam jest selekcja negatywna. Do tego zawodu często trafiają ludzie, którzy nie są w stanie odnaleźć się w żadnym innym. Jest kilka takich grup społecznych. Czy masz w swojej książce też tak mają. Ulubiony fragment? Mam go znaleźć teraz. Znajdź go proszę teraz. Szczególnie, że to jest ten moment, w którym ja muszę biec po kawę i gazety, książkę. Natomiast zostaniesz z widzami sam. Szanuj Mateusza, szanuj widzów, niech ich przybędzie, a nie odbędzie. Mam nadzieję, że tak się stanie. I jakoś wrócę do was. Trzymajcie się. Biała kawa chcesz w ogóle? Czy? A czarną? Poproszę czarną. Bez cukru. Dobrze. Dziękuję ci. Drodzy Państwo, to jest trudne zadanie, bo ja piszę, a nie występuję przed kamerą i czuję się niekomfortowo, ale znajdę fragment, który jest ważny. To będzie fragment reportażu o głuchych rodzicach, głuchych dzieci. Reportaż, który zresztą został doceniony, bo zdobył nagrodę Newsweeka imienia Teresy Torańskiej. Tylko scena porodu. Co się dzieje, kiedy głusi rodzice trafiają do szpitala? Beata nie mogła odpowiadać na pytania, bo mówi za pomocą rąk, a te krępowały kable. Kroplówka, EKG, ciśnienie. Literowała. Do liter wystarczają palce. Zaciśnięta dłoń to A, otwarta B. Wysunięte palce wskazujące jej mały Y. Piotr zapisywał litery na kartce, a kartkę pokazywał położnej. Nie mogli czytać z ruchu bark, bo personel szpitala nosił maski. Nie zdecydowali się na tłumacza, bo poród to przecież bardzo intymny. Szczęśliwie na Oliwii i Szymonie nie zrobiło wrażenia, że przyszły na świat dzięki gestom. Znasz tą historię Piotra, głuchego taty, głuchych tak. dzieci. Mówiliśmy, że to nie są łatwe historie, całe szczęście. Nie są, ale z happy endem. Bo też wychodziłem z założenia, że dobry news to ciągle news. Co w mediach nie jest najpopularniejsze, bo ten projekt, książka jest to drugie życie projektu, który dział się w internecie. I ten reportaż o głuchych jest dla mnie szczególnie ważny, bo on mnie zadziwił. Dowiedziałem się o tych rodzicach, poznałem fragment tej historii. W momencie, kiedy urodziły się dzieciaki Piotra i Beaty, lekarze mówili, dzieci nie słyszą, a oni mówią, doskonale, bardzo się cieszymy. Implant, tak, robimy operację, dzieci będą słyszeć. Nie chcemy, żeby nasze dzieci słyszały, a przynajmniej nie teraz. No to szokuje, jeśli ktoś mówi, nie chcę, żeby moje dziecko odzyskało słuch. No, ciąg dalszy tej historii jest taki, gdzie oni musieli trochę się przeciwstawić systemowi, ale właśnie z miłości i w trosce o swoje dzieci, bo my wciąż o tym nie wiemy. Do 92 roku życia w Polsce zakazywano w szkołach używać języka migowego, w szkołach dla osób głuchych. Ale kiedy dziecko, które nie słyszy, w niesłyszącym domu rozwija się w oparciu o język migowy, to rozwija się w sposób normalny, zgodnie z naturą, a kiedy narzuca mu się słuch i mowę, no to konsekwencją są różne zaburzenia. To jest bardzo trudne. Zajrzysz ze mną do kiosku z gazetami na chwilę, jeśli pozwolisz. Może będziesz chciał, przegląd sportowy jest dla ciebie, czy nie? Średnio, sport czynnie, a nie prasowo. Biegam, trochę biegam. Dobra, okay. A widzę, słyszałeś historię Tuska ostatnio? Przegraliśmy. No tak, jakoś im nie poszło. A 3-0, Jezus, zasypiałem przy 1-0. O, 3-0 to trochę jak Walkover, nie? No oni po prostu już byli tak poobijani, że to kompletnie nie wyszło, nie? A pamiętaj, że mamy tu 100 kamer, więc jakbyś chciał pokazać gazetę jakąś, to możesz to zrobić właśnie. Pokazuję, że przegraliśmy z Anglią. Ja o tym nie wiedziałem, bo wczoraj, kiedy ten mecz się odbywał, byłem w drodze.
A jak zareagowali kibice? Bo my mamy wiesz taką... co, nie, to są młodzi, to nie jest ta nasza najważniejsza reprezentacja. Okay. Tu nie ma Lewandowskiego, może dlatego. To zignorowano ich. No, troszeczkę tak. Operacja Młody Tusk, to jest fajna historia. Dzisiaj Gazeta Wyborcza wraca do tego, co się działo, jak cała afera się rozkręcała. I sugeruje Wojtek Czuchnowski, że latem 2012 roku właściciel tygodnika Wprost, Michał Lisiecki, wspólnie z szefem Ambergold, Marcinem Plichtą, przeprowadzili medialną operację uwikłania syna Tuska w aferę gdańskiego Parabanku. Ta sprawa miała przykryć aferę. On dzwonił do niego i mówi: słuchaj, jakbyście potrzebowali jakiś informacji na temat Tuska, to ewentualnie mogę wam przesłać w formie korespondencji SMS-y, które do mnie pisał, a naczelny Wprost według Czuchnowskiego mówił: wiesz co, możemy ci jakoś pomóc i co ewentualnie moglibyśmy zrobić. Z innych rzeczy zaczął się Brexodus. Polacy opuszczają wyspy, Brytyjczycy zaczynają rozumieć, jak wiele na tym stracą. Trochę późno, nie? A jak myślisz, kto to jest tutaj na okładeczce? Strzelałbym, że Leszek Balcerowicz. To miałem takie skojarzenie, jak widziałem tą okładkę wczoraj w serwisach. Jeśli to jest Leszek Balcerowicz, to jest bardzo brzydki zabieg. No, ale wiesz co, myślę, że w przypadku wywiadów Rigamonti broni się jakby to, co jest później... W środku. Fakt, dzisiejszy politycy Platformy i prezesi zatrzymani. Były prezes zakładów chemicznych Police, były dyrektor kupionej przez spółkę kopalni, był radny sejmiku, szef lokalnej Platformy. Centralne Biuro Antykorupcyjne poszło na zatrzymania. I historia pewnie, o której chciałbyś pogadać dzisiaj w Plusie i Minusie, o tym, że Polska jest rajem imigrantów, Hindusi wolą do nas niż do Stanów Zjednoczonych. Tylko myślę, że Hindus w Polsce to jeszcze nie jest nic takiego, co by w ogóle sugerowało, no, niestety, że to jest... No niestety, to już budzi kontrowersję. Mam przyjaciół Hindusów, których spotkały nieprzyjemności, ale wiesz co, jak rozmawiamy o ojcostwie, to co prawda takich historii w mojej książce nie ma. To jest historia, która była dokumentowana tylko w Polsce, szeroko, bo jest reportaż i z Podkarpacia, i dwa reportaże z Warszawy, i historia krakowska. Natomiast chwilę temu wróciłem z Lesbos, z tej wyspy, która kryzys ma już ze sobą. W tym momencie największy kłopot mają Włosi. Natomiast w pewnym momencie dokumentacji dotarliśmy na wysypisko, gdzie 95% tego wysypiska śmieci, pozdrawiamy, a to kamizelki ratunkowe i bardzo dużo kamizelek w rozmiarach dziecięcych, a co trzecia, co czwarta to kamizelka podrabiana, fake life jacket. Podrabiana w ten sposób, że jej produkcja jest niezwykle tania. W środku zamiast tego materiału, który utrzymuje się na wodzie, jest pianka budowlana, która nasiąka wodą. W związku z tym lepiej, żeby taki chłopiec, 3, 4, 5-letni, dziewczynka, nie miał nic, niż miał na sobie tą kamizelkę. Bo ten ruch między Turcją a Europą jest obsługiwany przez przemytników i my nie do końca umiemy sobie z tym poradzić, a ci ludzie płacą bardzo duże pieniądze za to, żeby się tu dostać. I patrząc... Ale co, i ci przemytnicy zakładają im celowo, że to właściwie wiążą im kamień na szyję? W taką kamizelką? Tak, no bo wiesz, produkcja jest tania, sprzedajesz to z dużą marżą, a tego człowieka już nie interesuje, jaki będzie ciąg dalszy. On swoje zrobił. I słyszysz taką Beatę Szydło, która mówi: my możemy pomagać, ale na miejscu. I widzisz Beatę Szydło, jak się pakuje w czołg, jedzie na wojnę do Syrii. Myślisz sobie, co? Wiesz co, to nie tylko Beata Szydło mówi: pomagajmy na miejscu. Grzegorz Schetyna wczoraj zmienił zdanie. Nie, już nie mówmy o nim. On po prostu już nawet nie wie, jak się nazywa za chwilę. Pokazuje, jak bardzo cynicznie politycy wykorzystują tą sytuację. Ja bym chciał, żeby oni pojechali tam na miejsce. Natomiast mówiąc na miejsce, pomagajmy na miejscu, to ja mam na myśli morze, czyli linię pomiędzy Grecją i Turcją, między Włochami a Afryką, bo to jest na miejscu. Znaczy, to tam umierają ludzie teraz. Rozmawiałem z człowiekiem, który był nominowany do Nagrody Nobla, do Pokojowej Nagrody Nobla, który jest greckim rybakiem, który mówi o tym, że nie mógłby, śpi spokojnie, nie mógłby spać, gdyby nie wypływał co wieczór i nie ratował tych ludzi. I mówi o chłopcu, który zmarł na jego rękach tuż przed szpitalem, zamarł. Drzwi były zamknięte, on jeszcze oddychał, drzwi się otwarły, ten chłopiec zamarł. Mówi o matce, która miała do niego pretensje, że uratował ją, a nie jej dzieci. I jak myślę o swoim ojcostwie, bo jak masz dziecko i widzisz cierpienie innych dzieci, to automatycznie, no tak działa wyobraźnia, widzisz tam swoją sytuację i swoją pociechę. To myślę sobie, że to jest wielki wstyd na dwóch poziomach. Pierwszy poziom to wstyd, że my dzisiaj tak cynicznie wykorzystujemy tą sytuację. Obie strony, bo ja nie chcę się opowiadać ani po tej stronie tęczowej, która mówi: przyjmujmy jak leci, będzie cudownie, i tej strony brunatnej, która mówi: no,
przyjdą mówi nie ludzie tutaj. Rzeczy. Tak, tak, tak. Mówi o nich najgorsze rzeczy. No, za jakiś czas moja córka dorośnie, a za 15, 20, może 30 lat ta sytuacja w tą czy inną stronę ewoluuje i zostanie rozwiązana. I być może moje dziecko zapyta mnie wtedy, tato, co ty wtedy zrobiłeś, co ty wtedy powiedziałeś, jakie stanowisko zająłeś. Wyjąłem klawiaturę i zająłeś. Otworzyłem ludziom głowę. Trzeba próbować, no to jest naiwny romantyzm. Natomiast, wiesz, to jest też tak, że ta nasza polsko-polska wojna kończy się w ten sposób, że inni ludzie cierpią. I nie cierpią tylko ludzie z Syrii, z Afganistanu, z Afryki, ale też Grecy i Włosi. Więc jak mówimy o solidarności, to nie mówmy tylko o solidarności, o zagrożeniu islamskim terroryzmem, ale mówmy też o tym, że zostawiliśmy w kryzysie Greków i Włochów i te inne kraje, które nie mogą powiedzieć nie, bo mają tych ludzi już na miejscu. A propos ojcostwa, ja pamiętam obóz na północy Libanu, przy granicy z Syrią, którym się opiekowali ludzie z PCPM, czyli Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej, za nasze pieniądze, bo oni tak naprawdę wydają pieniądze MSZ-u, żeby pomagać. Kupowali im piecyki, żeby oni wynajmowanych za gigantyczne pieniądze, bo chrześcijanie na północy z Libanu chcieli na tym zarobić pieniądze. Nie wiem, czy słusznie, czy niesłusznie, taka sytuacja wojenna, żeby im było w tych garażach ciepło. I tam byli, to były głównie kobiety z dziećmi, dlatego że mężczyźni, ojcowie, albo zostali w Syrii, bo, albo zginęli na wojnie, albo walczyli na wojnie, albo zaginęli na wojnie. I to też jest problem, o którym się nie mówi, a myślę, że przy okazji takiego dnia i tak szerokiego naszego dzisiejszego porannego spojrzenia na ojcostwo, to jest też ważny wątek. W ogóle jak mówimy o konfliktach zbrojnych, to to, że my dzisiaj mówimy o powrocie do ojców obecnych, czyli nie o tym, że wymyślamy koło na nowo, tylko że mamy powrót, wynika stąd, że dawniej rzeczywiście ojcowie byli bardziej obecni, bo inaczej funkcjonowaliśmy społecznie. Były wielopokoleniowe domy, praca nie była aż tak ważną częścią życia, a potem przyszły konflikty zbrojne, które zabrały z domu najpierw mężczyzn, bo oni musieli być na wojnie, a potem kobiety, które musiały dbać o byt materialny. I to przez długie lata się utrwaliło w ten sposób. Tak. Bo faceta nigdy nie ma, bo on robi coś. Albo walczy na wojnie, albo walczy o kasę dla domu. Też słyszymy tą narrację, że dlaczego tu przybywają mężczyźni? Powinni w Syrii walczyć o swój kraj. I to jest olbrzymia ignorancja i upraszczanie tego problemu, bo tam nie ma konfliktu Syria przeciwko jakiemukolwiek najeźdźcy. To jest konflikt wewnętrzny dwóch, trzech, czterech, pięciu grup i sytuacja jest bardzo prosta. Przychodzi do ciebie o 9 rano oddział pod bronią i mówi, będziesz walczył z nami. A 2 godziny później przychodzi przeciwna strona i mówi, będziesz walczył z nami. Ale i to są Syryjczycy. Mhm. I co robi w tym momencie człowiek, który chce ratować swoje życie i życie swojej rodziny? Bierze to, co ma pod ręką i to, co pomoże mu przetrwać, czyli telefon komórkowy. I próbuje uciec. I to natomiast stawianie alternatywy albo tam, albo tutaj jest niegodziwe i każdy, kto to robi, niezależnie od stanowiska, jakie zajmuje, postępuje niewłaściwie. Bo dlaczego, a Janka Ochojska o tym mówi, dlaczego nie możemy robić tego i tego, czyli próbować politycznie, militarnie rozwiązać konflikt na miejscu i pomagać tym ludziom, których nie stać na to, żeby tu się dostać, a jednocześnie w sposób mądry i odpowiedzialny, a pomagać tym ludziom tutaj, solidaryzując się i z Grekami, i z tymi ludźmi, którzy uciekają przed konfliktem. Solidaryzując się, to jest bardzo ważne słowo, natomiast dzisiaj ono jest omijane czasem szerokim łukiem. Dzisiaj się możemy solidaryzować w momencie, w obrębie naszego muru, na który Trump wczoraj, jak słyszę mur, to mi się przypomina, co wczoraj powiedział, że on dokończy budowę tego muru i założy panele słoneczne na tym murze i będziemy mieli, Amerykanie będą mieli tani prąd dzięki temu. Ale byłem na Węgrzech, kiedy Viktor Orban zamykał z Kubą Górnickim, z którym realizowali materiały stamtąd, kiedy zamykał ten mur i też widzieliśmy tam sytuację, gdzie to była wędrówka ludów, gdzie wędrowali, owszem, młodzi mężczyźni też, było ich bardzo dużo, ale matki z dziećmi i one mówiły wprost, jakby ojców tu nie ma, bo nie żyją, albo nie byli w stanie uciec stamtąd, bo łatwiej jednak jest uciec kobiecie niż mężczyźnie, przynajmniej na pewnym etapie, bo później sama droga to jest dla niej jedno wielkie zagrożenie. Cytowałeś historię rodziny, w której głuchy. Są rodziny głuchych. Tak. Zastanawiam się, na ile dzisiaj poważnym problemem jest też to,
brak próbowałem solidarności o tym w ogóle. Brak solidarności to jedno, ale w ogóle taka sytuacja, w której ojcowie nie mają dostępu do swoich dzieciaków. Że dzisiaj jest dużo, dzisiaj jest wielu facetów w sytuacji, w której jest dzień ojca, a oni albo decyzją sądu, albo taką, a nie inną sytuacją mają do tego swojego dziecka daleko. A to się zmienia. Jeśli mówimy o decyzjach sądu, to bardzo, ale to bardzo powoli to się zmienia. A rzeczywiście już nie tylko mama jest tą osobą, o której my intuicyjnie myślimy, że może zająć się dobrze dzieckiem, a tata też może to zrobić. Natomiast jest druga strona tego zjawiska, a mianowicie ojcowie, którzy dezertują. I kiedy pojawia się dziecko niepełnosprawne, przyjaźnię się z Anią Dymną, rozmawiam o sytuacji jej podopiecznych, czyli osób z niepełnosprawnością intelektualną. Najczęściej to są już dzisiaj dorosłe, ale dzieci samotnych matek, bo mężczyzna w którymś momencie stwierdził, że ewakuuje się z tego związku. Pracuję nad kolejnym reportażem. On już nie zmieścił się do tej książki, o której dzisiaj, ale właśnie o mężczyznach, którzy zostawili swoje rodziny, kiedy pojawiła się niepełnosprawność. Zjawisko jest o tyle trudne i ciekawe, że ci mężczyźni, którzy zdecydowali się nie uciec i zostać, bardzo często chorują. Tam pojawia się nowotwór, bardzo poważne migreny, depresje, więc chyba coś jest nie tak. Ale u tych mężczyzn? Tak. Z uwagi na stres wynikający z tego, że tak, a nie inaczej ułożyło się życie? Nie znam odpowiedzi na to pytanie. Okay. Natomiast wszystko wskazuje na to, że jeśli mówimy o rodzicielstwie, to kobiety są po prostu silniejsze. Może dlatego, że nas nie było. Rzeczywiście przez długi czas byliśmy nieobecni. Uciekaliśmy z domu, w pracę, w inne obowiązki, inne aktywności. I potrzebujemy trochę czasu, żeby uodpornić się na to, co w rodzicielstwie jest wyzwaniem. Może jest, no to trudno zakłamywać rzeczywistość. Zrobię takie bardzo daleko idące jeszcze połączenie z tym tematem uchodźców, bo kłopot, jaki ja widzę, wspólny mianownik w mówieniu i o rodzicielstwie, i o kwestii imigracyjnej, to próba upraszczania obu tych dwóch rzeczy. Jak mówimy o rodzicielstwie, to albo mówimy o wielkim dramacie i ciężkich nakładach pracy, które rodzice muszą wykonać, żeby to dziecko funkcjonowało samodzielnie, albo przedstawiamy lukrowy świat. Ja nie wierzę w rodziców, którzy nie mają takiego dnia, że nie tęsknią do życia bez dziecka. To jest niemożliwe. Mów za siebie. Nie, ja się ostatnio kłóciłem ze znajomymi, którzy opowiadają mi historię jakiejś pary czeskiej, która wyrwała się na Islandię na 3 tygodnie bez dzieci. I to było dla nich fascynujące, że wreszcie mogli je oddać. Dzieci, które miały 2 i 3 lata, zdaje się. Nie? I sobie kompletnie tego nie wyobrażam. I spotkałem się właśnie z drugą stroną, właśnie ludzi, którzy mają ochotę, tak jakbyś był cały czas pod wodą, taki przyduszany przez tę sytuację z dzieckiem. Chcesz wynurzyć się, złapać oddech. Jarek, może dlatego, że ty jednak... Nienormalny. A może jestem za bardzo. To bardzo możliwe. Ale też pracujesz, realizujesz się zawodowo. Ja rozumiem, że masz potrzebę podkreślić, że nie. Ale jednak, robisz, masz życie poza dzieckiem. No. Dlaczego znów chciałem nawiązać do tematu uchodźców? Bo tutaj. Przepraszam cię, zobacz, jak fajnie. Idzie ojciec z synem, jak prowadzę go pewnie teraz na ostatni dzień w przedszkolu czy w szkole. Piękny widok. I parasolka Star Wars. Ja wiem, że pewnie w przedszkolu teraz nie ogląda nas raczej. No, a ty masz takie dni, że chcesz być bez dziecka swojego? Ostatnio nie, bo bardzo dużo jestem poza domem. Okay. Reportaż to jest taka praca, która jest pracą w drodze. Ale tłumaczysz 3,5 latce, kochanie, nie będzie miły przez, nie wiem, ładnych parę dni z tobą, nie zrobię podstawowych rzeczy. Staramy się porozmawiać przez Skype, jakby technologie na to pozwalają, że my dzisiaj możemy bardzo łatwo być bliżej siebie, chociaż nie fizycznie, a to jest niezwykle ważne. Natomiast ostatnio spotkała mnie bardzo miła rzecz. Zaprowadzam małą do przedszkola, niosę ją do barana, a w pewnym momencie mówię, że już to Lila już jest prawie dorosła, więc może chodź obok na nogach, nie będę się niósł i trochę ważysz. On mówi, że dorosła dopiero będę. Jak będę miała 5 lat, to będę dorosła. No więc naturalne pytanie, co będziesz robić, jak dorośniesz? Okay. Będę pisać książki dla dzieci i reportaże. Więc puchnę z dumy, już przestała ważyć te swoje 12 kilo. A że obok szła moja żona i chciała wbić jednak szpileczkę, że dziecko nie do końca wie, co mówi. Ten reportaż to jest taki przypadek w tej wypowiedzi. Więc Kamila pyta, o czym będą te reportaże? I ona mówi, no, pierwszy reportaż będzie o naszym kotku, o tym, jak był u weterynarza, bo to wydarzyło się naprawdę, mamo. Więc Kamila 1-0. Czyli indoktrynujesz dziecko tak naprawdę? Obserwuje nas, na tym to polega, że dzieci nas obserwują. I to jest dużo ważniejsze od tego, co my mówimy. A już najgorzej, jak mówimy, kocham cię, a życie pokazuje, że nie do końca, albo w sposób niedoskonały, bo wtedy w człowieku powstaje takie przekonanie, że nie zasługuje na miłość. Dzieci myślą, że wszystko, co ich spotyka, to ich wina. Nie wiem, czy są takie badania na ten temat.
nie wiem jak to się też rozkłada globalnie. Samotna matka to jest takie zestawienie słów, które jest bardzo tradycyjne, a samotny ojciec? A, różnie. Dzisiaj albo jest transparentny. W Tygodniku Powszechnym pojawił się świetny reportaż o tym, że ci ojcowie są niewidoczni, a dlatego są też niewidoczni, bo mężczyzn nikt nie nauczył mówić nie radzę sobie albo coś mnie boli. Co ma swoje konsekwencje, bo kiedy nie powiem, że coś mnie boli i udaję, że wszystko jest w porządku, to za jakiś czas to wybuchnie. Na przykład w formie agresji. W reportażu, w książce jest reportaż o klubie ojców, o mężczyznach, którzy w kilku miastach, w Warszawie też, spotykają się, żeby rozmawiać o swoim ojcostwie, ze sobą, bez kobiet. Ale to jest jedna strona, czyli samotni ojcowie, którzy są niewidoczni, a druga strona to samotni ojcowie, którzy są bohaterami. I też jest w tym pewna nieuczciwość, bo czy mówimy o samotnych kobietach, że są bohaterkami, czy raczej już przywykliśmy do tego i uznajemy, no tak czasem jest, że kobieta samotnie wychowuje dziecko. A to jest bardzo trudne, bycie samotnym rodzicem. Ale co, oni siadają, żeby pogadać, jak wychowywać dzieci, czy żeby pogadać, jak to jest ciężkie, czy żeby wymienić się doświadczeniami swoich dzieci? Oni najpierw zobaczyli, że w relacji ich do ich ojców, że w tej racji czegoś zabrakło, że właśnie ojciec nawet jak był w domu, to był przykryty stertą gazet. Albo zdezerterował, jest tam taki bohater, którego tata zostawił. I doszli do wniosku, a skąd mamy wiedzieć, co to znaczy być dobrym ojcem, skoro nasi byli... Różnie to było. No. I gdzie się tego nauczyć? Z książek, z których każda mówi coś innego. Poza tym książki książką, życie życiem. Więc może spróbujmy się spotkać i dzielić się swoimi doświadczeniami. I to jest bardzo prosto, oprócz tego, że nie opierają się na wiedzy, rzeczywiście mają tam swoje różne publikacje fachowe, zapraszają specjalistów, to jednocześnie jest tam taka sytuacja, w której jeden pan mówi ta mała nie chce wstawać do przedszkola. No, co rano tracimy 40 minut na to, żeby ją wyciągnąć z łóżka. Ja się wyrzekam przemocy, nie chcę wrzeszczeć, grozić. Jak to zrobić? I trzech kolejnych mówi, miałem dokładnie tak samo, zrobiłem to i to, podziałało, może spróbuj. Tydzień później facet przychodzi i mówi, zrobiłem to, nie zadziałało, ale ta trzeci wariant, okej, wstajemy, to już nie jest 40 minut, tylko 25. Mhm. To jest taki klub A, ale inaczej, tak? No, trochę tak, może tak próbować, chociaż oni nie są anonimowi i nie przychodzą tam z jakimiś ciężkimi deficytami. I natomiast to, co jest niesamowite, że oni mówią o uczuciach, a mężczyźni w Polsce mają z tym olbrzymi problem, nikt nas tego nie nauczył. To jest też problem technologii, że my w internecie pokazujemy świat idealnie. Ja też mam trochę taką alergię na ojców z Instagrama, bo zastanawiam się wtedy, na ile ty budujesz relacje z swoim dzieckiem, a na ile to dziecko jest wyjściową koszulą, którą ty ubierasz, żeby pokazać światu, jaki jestem fajny. Jeśli ten drugi wariant, no to źle, bo dziecko jest wykorzystywane po to, żeby ojciec robił sobie PR w internecie, swój własny, osobisty, budował ojcowską markę własną. Uciekliśmy od tych uchodźców, ale chcę to podkreślić, że tak jak lukrujemy rodzicielstwo i spłacamy rozmowę o ojcach, a tak ten temat przez obie strony też jest spłacany. Ludzie mają prawo się bać, mają prawo mieć swoje wątpliwości i w momencie, w którym polityk jednej czy drugiej opcji pokazuje sytuację czarno-biało i robi przestrzeń na to, żeby różni szarlatani mogli mówić co chcą, a to robi się bardzo nieprzyjemnie i obserwują to nasze dzieci, a one nasiąkają jak gąbka wodą i już widziałem zdjęcia z placów zabaw, gdzie pojawiają się dzieci 3-letnie, 4-letnie, 5-letnie, a gdzie na huśtawce ładnej, postawionej przed chwilą pojawia się wydrapany napis Ukraińcy do domu, gdzie do domu to bardzo mocny eufemizm, bo tam było inne słowo, ale szanuję naszych widzów, nie chcę go przytaczać. Tak, to jest przerażające, więc nawet jak zostawimy już to, co dzieje się w Syrii, czy u wybrzeża Grecji, czy Włoch, to, że ten język nienawiści, my już zainfekowaliśmy tym nasze dzieci. Historia opisana we wczorajszej Wyborczej, chyba wrocławskiej, w Łodzi, że mamy człowieka z Czeczenii, który chce się asymilować, chce, żeby jego dzieci uczyły się języka polskiego, a chce tutaj legalnie pracować i zarabiać i wysyła dzieci do polskiego przedszkola,
i prosi, żeby te dzieci nie jadły mięsa, bo mają taką dietę związaną z ich religią. Ale równie dobrze to mogła być alergia, równie dobrze to mogła być dieta niezwiązana z religią. Okej, okay, prosi i nie dostaje? Mięsa. Nie, i to jest kłopot. U nas jemy mięso, dzieci jedzą mięso. W szkole pojawiają się rasistowskie napisy i my dorośli nie reagujemy. To, że nie reaguje dyrekcja szkoły, jest skandaliczne, ale to, że nie reagują inni rodzice po to, żeby dać przykład dzieciom, że w życiu trzeba zachować się czasami przyzwoicie i mieć pewną odwagę cywilną, no to jest potrzebne. To, że ja dzisiaj w programie o tym mówię i trochę uciekam od ojcostwa, a wynika właśnie z tego, że jestem ojcem, bo no, moja córka patrzy na to, co ja dzisiaj robię. I politycy też mają swoje dzieci, nie? Może warto zapytać, co wy o tym myślicie? No, pytanie pozostaje otwarte i tak jak mówiłeś często, ale znam cię już na tyle, że wiem, że to jest dla ciebie ważne, żeby pewnych rzeczy nie spłycać i żeby nie iść jakimś utartym instagramowym torem. To myślę, że ten kontekst ojcostwa, który narysowaliśmy, jest nie na piątkowy poranek, tylko na trochę głębszą wieczorną debatę, ale cieszę się, że tak, a nie inaczej. Ale doceń też to, że wyrażam swoje zdanie tak bardzo wprost, tak. Bo do tej pory starałem krytykowałeś rząd Prawa i Sprawiedliwości. I nie tylko. Nie tylko. W nagrodę wysadzę cię podwyborczą. Doskonale. No, bardzo lubię to miejsce. Tylko proszę cię, żebyś nie wchodził na gazeta.pl, dobrze? Czy chcemy oddać naszym czytelnikom egzemplarz mojej książki? Możemy oddać, tak. Tak. No ja mam taki pomysł. Jeśli państwo chcą egzemplarz tej książki, już nie będę robił takiej chamskiej reklamy i pokazywał okładki. To jest książka o ojcach w Polsce, o trudnym ojcostwie, o ojcostwie, które spotyka się z dramatem wykluczenia bardzo często, na przykład przez niepełnosprawność. A to są reportaże, więc nie teoria, to wszystko wydarzyło się naprawdę. Jak mówi córka Konrada? Dokładnie tak, a na tym polega reportaż. A niech państwo w komentarzach na Facebooku nad rano podzielą się jakimś wspomnieniem ze swoim tatą. Niekoniecznie dobrym, bo ojcostwo nie jest kolorowe. Bardzo ci dziękuję. Ja dziękuję. Wszystkiego dobrego. Zawsze chciał pracować w dużym formacie. Przygarnijcie go, proszę, koledze z Gazety Wyborczej, dobrze? Już dajcie mu szansę. W całkiem dobrych i ciepłych relacjach, ale dziękuję ci za to. Konrad Kuczkowski, Halo Ziemia.